Pani Krystyno, na sam koniec o przyjemnościach towarzyszących festiwalowi. Bo chciałem właśnie, no siedzimy sobie nad basenem. Czy na takim festiwalu jest moment, że rzeczywiście nad takim basenem może sobie pani usiąść, poopalać się? Ja, żeby siedzieć nad basenem, jadę co roku do Włoch. albo bywam w różnych miejscach na świecie, bardzo miłych. A tutaj się przyjeżdża do pracy. Do pracy. I ja to wiem absolutnie i to respektuję. Nie mam żadnych własnych interesów na takim festiwalu, jestem do dyspozycji festiwalu i wiem, że te wszystkie spotkania, wywiady, pytania, wyglądanie, uśmiechanie się, pozowanie do zdjęć i obecność na projekcji, co nie, to czasem się zdarza, że aktorzy nie oglądają filmu, jest moim obowiązkiem. Natomiast no nie powiem, żebym to uwielbiała, no tylko tyle. Ale jeszcze jedną chcę rzecz powiedzieć, że od momentu, kiedy to urządzenie, te Facebooki, to wszystko, ten cały PR jakby społecznościowe, media stały się tak... Ja zaczęłam to w 2000 roku jako jedna z pierwszych. Zrozumiałam, że to jest narzędzie po prostu nie tyle tortur, co rozkoszy za kilka lat. I że będzie można kształtować własny wizerunek jednym palcem. Ale mówi pani, że tutaj pani przyjeżdża do pracy. Częścią tej pracy są kolacje, garden party, rauty. Ma pani jako... Męka. A jakaś męczarnia, przygoda męczeńska tutaj w Cannes? Nie. Ja wolę coś sobie czytać albo gdzieś pójść na spacer. Nie. Znaczy trudno. Natomiast nie lubię tych kolacji, tych wszystkich. Oczywiście jest miło, bo przyjechali przyjaciele. Ja dawno nie widziałam Alana Starskiego, dawno nie widziałam Ryszarda Bugajskiego, nie widziałam, nagle spotkałam się tu z Tomkiem Mosolińskim, który u mnie w teatrze robi kostiumy i to jest urocze wszystko, tylko że oprócz tego my tu nie jesteśmy po to, żeby się przyjaźnić, ale jesteśmy po to, żeby reprezentować polski film. Okej, ale jest bardzo tutaj w Cannes wiele sytuacji. Grace Kelly też przyjechała z Hitchcockiem, a wyjechała z księciem Rainier. Czy naprawdę nie ma takich sytuacji? Nie pamięta pani jakiejś polskiej być może aktorki? Brigitte Bardot w 1954 podobno jak miała sesję, to zakorkowała całe Cannes, więc... Nie pamiętam. Nie pamiętam i jest mi bliskie taka obecność zawsze niechętna Krzyśka Kieślowskiego tutaj, który tak siedział naburmuszony i mówił znowu wywiad. I mówił każdemu dziennikarzowi tylko krótkie pytania, albo mówił proszę następne pytanie, nie odpowiadał. Wolał siedzieć w montażowni, wolał kręcić, nie lubił też, ja go rozumiem, znaczy jakby to powiedzieć, ja myślę, że my artyści się wypowiadamy najlepiej jak gramy, jak robimy to, co po prostu cośmy zdecydowali, że jest naszą domeną, a to wszystko są do tego ludzie, którzy mają talent w tej dziedzinie. Ja pamiętam kiedyś z Andrzejem Wajdą robiliśmy taki film Bez znieczulenia. Nie będę opowiadać, dlaczego w tym filmie zagrałam, to był przypadek, ale w rezultacie, jak już zagrałam, a nic nie mówiłam ani słowa, to mówię, Andrzej, ale a co ja właśnie tu gram? Bo potem wiesz, dziennikarze mnie zapytają, będziemy ten film promować i co? On mówi, ty się w ogóle nie martw, co ty grasz? Wymyślą to dziennikarze, my róbmy to, co umiemy. I potem mijały tam jakieś, i film wszedł na ekrany i on przychodzi do mnie i patrz, wiesz co grasz? Anioła śmierci, napisał jakiś dziennikarz francuski, sumienie narodu. No widzisz, po co się martwiłaś? Także nie zawsze artyści potrafią opowiadać o tym, co zagrali. Ale gdyby można było powiedzieć to, co zagrać, to nie warto by było grać. A grać warto wtedy, kiedy nie da się opowiedzieć, co się zagrało. Pięknie to jest tego, tych niuansów tyle, że po prostu nie da się tego słowami opowiedzieć. No dobra, ciężko mi jest panią tutaj zapytać o anegdotę, o kolację, bo nie lubi pani tego, to obowiązek, praca, okej. Okay. Ale już jesteśmy na południu Francji. Ma pani ochotę na coś szczególnego do jedzenia? Francuski ser, wino? Zapach, coś z tutaj, z tych... No już przyjechała pani tutaj, jest pani tutaj. No trudno. No trudno. No to czy jest coś takiego? Ja musiałem rano zjeść bagietkę ze zwyczajnym francuskim serem. Dzisiaj dostałam czekoladki do pokoju
I jak zobaczyłam, jak te czekoladki są opakowane, to zaczęłam je rozpakowywać. Najpierw w torebki, potem w torebce było pudełeczko w bibułce. Wyjęłam piękną bibułkę, taką no, z jakimś takim rysunkiem ślicznym. Z tej bibułki wyjęłam pudełeczko. Już ślinka cieknie, na ale którym nie ma było tutaj pejzaż Côte d'Azur. W pudełeczku były torebeczki. W każdej torebeczce była czekoladka, która miała inny kolor, inny kształt i jeszcze ta czekoladka była zapakowana w inną torebeczkę, żeby się ta torebeczka z jedwabiu nie pobrudził. Ja mówię, no nie. Przy siódmym odpakowywaniu powiedziałam tak, chyba zjem to z tym pudełkiem. Żyją wedle zasady, wyczekane lepiej smakuje po prostu. Zostało 6 godzin do czerwonego dywanu, a pani nie ma sukni. Co teraz? Nie, mam suknię, mam. Ma pani suknię? Mam, tylko taką, nie tę moją, którą miałam. Zapasową. Właśnie, znaczy nie zapasową, którą dostałam tutaj, nie tutaj, tylko w Polsce. Zaproponowano mi, żebym poszła do pana, do atelier pana, jak się nazywa, Brzozowski. Paprocki-Brzozowski. Paprocki-Brzozowski, tak, do atelier panów Paprockiego-Brzozowskiego i tam sobie wybrałam. Ale były tam bardzo ładne rzeczy, tylko nic nie było w moim rozmiarze. No była dobra. Jedna i tę wzięłam. I w tej będę wieczorem.